Witam Państwa serdecznie. Nazywam się pan Adrian. Znajdujemy się na obiekcie, na Orliku Łazimskim, który jest przy stadionie mojej Panwi. Spotkaliśmy się tutaj z jednego bardzo ważnego powodu. Jest dziś Dzień Dziecka i chcielibyśmy bardzo Państwu przybliżyć, jak tutaj funkcjonuje, jak działa najmłodsza sekcja piłkarzy ozimskich w przedszkole mojej Panwi. I w tym miejscu także chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym piłkarzom nieletnim, a w szczególności właśnie tutaj najmłodszym. Zapraszam. Adrian. Nazywam się Kamil. Nazywam się Piotr. Bartek. Nazywam się Franek. Jestem Teodor. Jestem Oliver. Jestem Kacper. Jestem Wojtek. Jestem Karol. Jestem pan tener. Gdzie jest łąka, kiedy śpi? Czy już zawsze bywa zły? Dokąd tu ta nocą jesz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Domowe przedszkole wszystkie dzieci kocha i chce, byśmy także kochali je trochę. Domowe przedszkole, czy słońce, czy deszcz, czyś może do ciebie, jeśli tylko chcesz, czyś może do ciebie, jeśli tylko chcesz. Ale on też i kosztownik jakiś pisał dla tego. Witaj, Michał. Witam. Tak wszyscy ogólnie cię chyba tu w Ozimku znają z tej strony, z lewej strony, po której biegasz na murawie z seniorów. A się okazuje, że jesteś także trenerem najmłodszej sekcji mojej Panwi Ozimek. Jak się w ogóle stało, że jesteś też trenerem? Od kiedy tutaj trenujesz młodzież? No, stało się to tak, że oprócz tego, że gram w piłkę, studiuję jeszcze wychowanie fizyczne w Opolu na Politechnice Opolskiej. I no, piłką nożną zajmuję się trenowaniem od pół roku. Dokładnie od stycznia. I akurat ta grupa, którą prowadzę, to jest najmłodszą grupą i oni już chyba po półtorej roku są prowadzeni. Ja ich od stycznia przejąłem i tak właśnie bawię się w to. Też w szkole wybrałem kierunek trenerski i mam zamiar dalej brnąć w tym kierunku. Jak wygląda praca z tak młodymi chłopcami? Ile trwają treningi? Jak często trenujecie? Akurat praca z tą grupą wydaje mi się jedną z najcięższych grup do objęcia, ponieważ oni przychodzą tutaj, niektórzy nie potrafią już jeszcze nic. No i trzeba od samego początku zacząć wszystko. Jest to trochę ciężka praca, bo trzeba na każdym treningu powtarzać praktycznie te same elementy, żeby coś z tego wyszło. No ale sprawia to dużo przyjemności, jeśli komuś się coś uda na treningu. Bardzo fajnie to jest. I satysfakcja odpowiednio mieć. Satysfakcja, tak, oczywiście. To jest chyba największa radość, akurat jak wychodzi to, co się akurat zamierzyło zrobić. A ilu chłopaków masz teraz w swojej grupie? No około 30 praktycznie. Nie na treningu, nie na każdym treningu mam sporą grupę. Czasami przychodzi mi 10, 12, zdarza się 20 osób. Ogólnie na liście mam, którzy trenują, około 30 osób. A czy już masz jakieś z tą grupą sukcesy w jakichś turniejach, zawodach? Znaczy turniej jeszcze nie ma, akurat w żadnych turniejach te dzieci nie grają, jedynie jakie organizujemy sami turnieje, bądź jesteśmy gdzieś zaproszeni. Jak na razie jeszcze się nie udało, ale bodajże 9 czerwca mamy pierwszy turniej i zmierzamy po złoto. Tak więc trzymam kciuki, 9 czerwca Państwo niech też trzymają z przyszłość naszego miasta. Dzięki, Michał. Dziękuję bardzo. Thank you.
It's a freight train going around.